Witam Was serdecznie w nowym roku. Po raz pierwszy na tym kanale mam taką sytuację, że nagrywam jakiekolwiek materiały w przerwie międzyrundowej, ponieważ dotąd zawsze robiłem sobie w nich przerwy i kompletnie nic nie nagrywałem, bo czekałem na mecze. Natomiast teraz, z racji znacznie większej publiki na tym kanale oraz mojej większej pewności siebie, postanowiłem, że omówię każdy klub z osobna w osobnym filmie. Ale nie bójcie się, nie będą to suche statystyki, suche fakty czy jakiekolwiek inne klasyfikacje. Znaczy one również będą, natomiast nie będą głównym tematem tych odcinków, a raczej bardziej moje takie subiektywne spostrzeżenia czy, nie wiem, mecze, które chociażby najbardziej mnie zaciekawiły, a nie były najlepsze jakościowo. Oczywiście będę wszystko tłumaczył na bieżąco i nic nie będzie, wydaje mi się, niezrozumiałe. Potraktujcie to może bardziej jako podcast, a nie taki zwykły odcinek, trochę dynamiczny, montowany, bo uważam, że trochę mało u mnie na kanale jest filmów dłuższych i bardzo chciałem taki nagrać, więc postanowiłem, że ta seria będzie idealnym powodem, by to zrobić. Także puśćcie sobie mnie tam gdzieś w tle, jak, nie wiem, jedziecie samochodem, albo robicie porządki w domu, gotujecie, albo nie wiem, gracie na komputerze. Ja sobie będę tutaj siedział i mówił i mam nadzieję umilał wam czas. Tak jak mówiłem, ta seria będzie polegała na omówieniu każdego klubu z osobna w osobnym filmie. Oczywiście będę to udostępniał aż do początku następnej rundy, także nie spodziewajcie się, że dodam naraz 18 filmów i będzie koniec, tylko będę to sobie tak cyklicznie dodawał, jak będzie mi się chciało. Kolejność omawianych klubów, tak jak mówiłem, będzie kompletnie losowa, natomiast jaki następny odcinek będzie, będę mówił na Facebooku Traday. Także już zachęcam Was do lajkowania tej strony i też już przy okazji zapraszam do subskrybowania kanału Traday, ponieważ do końca tego roku marzy mi się dobicie do, uwaga, 10 tysięcy subskrypcji, zgadza się. Także już tłumaczę, na czym to będzie polegało dokładnie. Będzie to zestawienie top 3 każdego klubu, czyli top 3 moich ulubionych zawodników, top 3 moich najlepszych meczów lub najciekawszych według mnie danego klubu oraz top 3 najgorszych meczów lub najnudniejszych lub takich, przy których najmniej się bawiłem. No to ja już może nie przedłużam, chociaż mógłbym przedłużać, bo to jest jednak inna seria i tutaj mogę się trochę bardziej rozgadać niż na tych zwykłych omówieniach meczów. One oczywiście nie znikają, one będą głównym jakby kontentem na tym kanale, natomiast no w trakcie przerwy trzeba czymś sobie czas antenowy zająć, więc postanowiłem, że to stworzę, a czemu by nie? Ja już nie przedłużam, zapraszam na odcinek. Pierwszym klubem, jaki sobie tutaj omówimy, no to nie będę ukrywał, że losowałem, bo nie losowałem. Postanowiłem, że omówię Krakowie ze względu na to, że 1 stycznia mamy trening noworoczny tego klubu. Uważam, że była to bardzo nierówna runda pasów, ponieważ początek tego sezonu był dość słaby. Pamiętam, że pierwszy mecz to był chyba wyjazd do Łęcznej i remis 1-1. Potem nijaka porażka w Poznaniu i wydawało się, że pasy będą biły się w dole tabeli. Później był moment, że grali nieco lepiej, wyjazdowe zwycięstwa, u siebie coraz ładniej. Natomiast widać było, że ten projekt Michała Probierza jakoś niezbyt się rozwija. Ja powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o Michała Probierza, to byłem już raczej zdania, że powinien był znacznie wcześniej opuścić progi Krakowi. Już po tym pierwszym jego odejściu z klubu jeszcze w tamtym sezonie, ponieważ uważałem, że jeśli już raz podjął decyzję, że chce odejść, no to dziwnym będzie jego następny powrót. No bo jeśli sam mówił, że się wypalił, no to po co wracać na te same śmieci, prawda? Przy okazji uważam, że taką flagową cechą zespołu z ulicy Kałuży jest to słabe granie w pierwszych połowach. Bardzo często się to zdarzało w tej rundzie. Przypominam sobie teraz nawet tak na szybko mecze ze Stalą Mielec u siebie, z Górnikiem Zabrze, czy nie wiem, z Rakowem Częstochowa. I to nawet wyglądało tak, że te mecze się oglądało w tych pierwszych połowach i krwawiły wręcz oczy. Czasami się zastanawiałem, co muszą czuć ci wszyscy kibice Krakowi na stadionie, oglądając tą pierwszopołowową padakę w zimnie i płacąc za bilety. I tak jak mówię, w tych drugich było znacznie lepiej, bo nie dość, że Krakowia zazwyczaj prezentowała się lepiej, choć nie zawsze, to udawało jej się dowieść jakikolwiek dobry rezultat do końca. A potem przyszedł Jacek Zieliński, znaczy wrócił Jacek Zieliński, który uważam, że był jednym z lepszych trenerów Krakowi, jakich pamiętam. I Krakowia chociażby z sezonu 2015-16 jest moim ulubionym chyba wspomnieniem z tamtego sezonu. Więc naprawdę ucieszyłem się na wieść, że Zieliński wraca do tego zespołu, bo mam wrażenie, że tylko z nim Krakowia może się rozwinąć w dobrym kierunku. No może nie tylko z nim, natomiast jest to trener, który czuje się przy Kałuży jak w domu. I zresztą też przez kibiców Krakowi został bardzo ładnie przywitany transparentem "Trenerze, witamy w domu" na jednym z meczów. No i myślę, że Krakowia zdąży jak najbardziej w dobrym kierunku, szczególnie, że coraz więcej młodych zawodników fajnych wchodzi do tego zespołu, ale o tym powiem więcej w top 3, do którego właśnie teraz płynnie przejdźmy. Top 3 najlepszych zawodników według mnie lub zawodników, których uważam, że powinno się pochwalić, a rzadziej było to robione w mediach. Pierwszym zawodnikiem, którego tutaj pochwalę, będzie
Michal Siplak, ponieważ zasadniczo ten piłkarz w poprzednich sezonach kojarzył mi się z dość drewnianą grą i takim zwykłym łataniem dziury wysokim zawodnikiem. Natomiast aktualnie jest to piłkarz naprawdę świetnie dorzucający, świetnie asystujący i naprawdę kumający grę. Kojarzę, że chociażby z Piastem zanotował 2 asysty. Asysta też przy golu z Legią Warszawa. Asysta w ostatnim meczu rundy we Wrocławiu. I ogólnie, tak jak mówiłem, z zawodnika dość takiego drewnianego, wydawałoby się nieco schowanego, takiego, z którego bardziej się śmiano niż mówiło w pozytywnym kontekście, zrobił się naprawdę ligowy kozak. Bo ja bardzo lubię takie historie, że zawodnik jest niedoceniany, a potem nagle pyk, jest kosmitą. No może nie kosmitą, ale naprawdę solidnym zawodnikiem. Drugim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj pochwalić, jest Otar Kakabadze, który w końcówce tego sezonu pokazuje, że ma kopyto nieziemskie wręcz. Genialny gol z Rakowem Częstochowa, który był już maltretowany w mediach, w social mediach, na YouTubach. No, kto nie widział, ten niech obejrzy, bo ma dużo do nadrobienia. Zresztą z Legią Warszawa potem w następnych meczach fantastyczne uderzenia w słupek, również z dystansu. Poza tym, gdzie tu daleko szukać, w ostatnim meczu rundy ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe gol z dystansu również. No, zresztą też jest to zawodnik, na którego trochę mniej stawiał Michał Probierz, a u Jacka Zielińskiego wygląda jak fantastyczny piłkarz. No naprawdę, może się powtórzę, natomiast ja lubię takie objawienia. Trzecim zawodnikiem, którego chciałbym pochwalić z Krakowi, chociaż ta kolejność jest tak naprawdę kompletnie przypadkowa i losowa, jest Pele van Amersfoort. Ponieważ zawodnik ten naprawdę kojarzy mi się z dowodzeniem grą po stronie pasów. Zresztą całkiem sporo już sobie postrzelał w tym sezonie, zanotował nawet hat-tricka w jednym meczu, który będę tutaj jeszcze omawiał szerzej z Piastem Gliwice, więc nie mówię więcej. Oczywiście zdarzały mu się obniżki formy, natomiast komu się one nie zdarzają, tym bardziej w Krakowi w tym sezonie, która bądź co bądź grała całą tą rundę mocno w kratkę. Może nie był to oczywiście najlepszy piłkarz zespołu Krakowi, bo uważam, że w zespole tym siła ofensywna rozprowadza się na wielu zawodników, to uważam, że pominięcie go w tym zestawieniu byłoby dość mocno krzywdzące. Także to było top 3 moich ulubionych zawodników Krakowi w tej rundzie. Oczywiście można byłoby dodać Hankę, oczywiście można byłoby dodać Pestkę, pewnie Niemczyckiego, czy chociażby Knapa i kurczę Rakoczego. Natomiast takie są niestety prawa tej serii, ale uwierzcie mi, że im klub lepszy, tym znacznie ciężej było mi wybrać tą trójkę, ale o tym w następnych odcinkach. Teraz natomiast przejdźmy do działu top 3 najlepszych spotkań, lub najciekawszych oczywiście. Pierwszym meczem Krakowi, który wydaje mi się był dość ciekawy dla widza pasów, dla mnie, czy dla ogólnie postronnego widza, było spotkanie z Legią Warszawa. Oczywiście może nie był to najlepszy wizualnie występ zespołu Krakowi w tym sezonie, bo uważam, że kilka lepszych było, o których będę zaraz mówił w tym top 3. Natomiast był to mecz, tak jak zresztą wszystkie z Legią, o znacznie większym prestiżu. A uważam, że Legia jest właśnie takim zespołem w tym sezonie, który podbudowuje morale każdego klubu, który z nią wygrywa. Bo ogólnie uważam, że po takich zwycięstwach z Legią o klubie danym robi się znacznie głośniej. Zresztą widać to nawet po moich statystykach filmów. I dałem ten mecz też w zestawieniu ze względu na to, że całkiem nieźle się przy nim bawiłem, więc to jest główny powód. Drugim spotkaniem będzie dość niespodziewane zwycięstwo Krakowi w Gliwicach z Piastem 4-2. To znaczy wówczas było to nieco zaskakujące, bo Piast chyba był na lekkiej fali wznoszącej, natomiast Krakowia była po porażce w Łodzi z ŁKS-em w Pucharze. I wydawało się, że Piast to spotkanie spokojnie wygra, natomiast było zupełnie inaczej. Krakowia od początku do końca prowadziła grę i potwierdziła to aż 4 golami wyjazdowymi. Nawet teraz, gdy spoglądam sobie na FreshScore, to widzę, że kursy na Krakowie u bookmacherów były znacznie wyższe, także no niewiele osób zakładało, że ten zespół wygra to spotkanie. No i po tamtych zawodach mieliśmy też pewną lepszą pasę zespołu Krakowi, bo potem był chyba remis ze Stalą Mielec, zwycięstwo i znowu remis. Więc uważam, że Krakowia w tamtych zawodach zagrała naprawdę fajnie. Nie omówiłem go na kanale, a obejrzałem w całości, ale nie pamiętam, czemu tego nie omówiłem w sumie. Nie wiem. A mówię o tym meczu głównie ze względu właśnie na dobrą prezencję zespołu Krakowi oraz na to, że naprawdę dobrze bawiłem się oglądając ten mecz, bo 6 goli to jest dużo jak na jedno spotkanie. No i trzecim najlepszym według mnie lub najbardziej ulubionym meczem Krakowi w tej rundzie było spotkanie domowe z Rakowem Częstochowa. Wygrane przez pasy 1-0 po golu potężnego Otara. Był to oczywiście mecz, na którym ponownie debiutował na ławce pasów Jacek Zieliński. Pamiętam, że w pierwszej połowie zespół Krakowi nie prezentował się najlepiej, bo Raków stworzył sobie naprawdę dużo sytuacji.
Natomiast w drugiej było już zgoła inaczej. Bo pasy w tej drugiej odsłonie nieco przyjęły inicjatywę. Zresztą teraz sobie nawet patrzę na statystyki z pierwszej połowy. Jeden strzał Krakowi, jeden celny na 8 strzałów celnych, na 8 strzałów Rakowa. No a w drugiej połowie już było 9 strzałów Krakowi na 3 celne. Także no, widać to nawet na suchych liczbach. Z racji, że jest to podcast, to pozwólcie, że zrobię sobie przerwę na wodę. Proszę, jaki piękny kielich sobie kupiłem ostatnio w pewnym sklepie, w pewnej galerii handlowej w pewnym mieście. Nie będę robił reklamy. W ogóle zachęcam was też do picia sobie czegoś. No właśnie, mam trochę suche gardło, ale przechodzimy już do trzeciego działu, czyli top 3 najgorszych meczów Krakowi w tej rundzie. Oj, a trochę tego było. Przede wszystkim rozpocząłbym od meczu Krakowia-Śląsk-Wrocław. Pamiętam, że był to początek tego sezonu i z racji, że po raz pierwszy tak dużo nagrywałem odcinków na tym kanale w jednej kolejce, postanowiłem, że tego dnia, kiedy będzie ten mecz, zrobię sobie przerwę od nagrywania. Więc to była chyba niedziela bodajże. I oglądałem oczywiście wszystkie mecze tego dnia, natomiast nie nagrałem ani jednego. A pamiętam, że Krakowia w tamtym spotkaniu grała jednego zawodnika więcej, a i tak zdołała przegrać tamte zawody. A co najbardziej bolesne, dodatkowo u siebie. Pamiętam zresztą, że sama aura była dość nieprzyjemna. No może samo oglądanie tego meczu bardziej ze strony Śląska-Wrocław było dość przyjemne, bo fajnie prezentował się wówczas ten zespół. Natomiast samo patrzenie na Krakowie było dość męczące. Dlatego naprawdę na miejscu kibica Krakowi zupełnie nie chciałbym wspominać tego spotkania. Więc nie będę was nim już dłużej męczył i przejdziemy do drugiego. Drugim spotkaniem, które naprawdę zapadło mi w pamięć jako to najgorsze spotkanie Krakowi lub najbardziej nudne i męczące dla oka, był wyjazd do Poznania. Pamiętam nawet, że w omówieniu tamtego meczu w osobnym filmie mówiłem, że nie wiem, o co chodzi Michałowi Probierzowi, bo jego zespół prezentował się w tamtych zawodach naprawdę źle, naprawdę, był totalnie nijaki, niemrawy, nie stwarzał sobie większego zagrożenia na tle naprawdę potężnego wówczas i nadal zresztą Lecha Poznań. Pamiętam zresztą też, że bardzo mało Polaków w ogóle było w składzie wówczas w Krakowie i to tym bardziej podgrzewało mnie jako zdenerwowanego oglądacza. Oglądacza w ogóle jest takie słowo? No to może inaczej, jako zaciekawionego widza. Bo trudno było mi wówczas znaleźć jakiekolwiek pozytywne cechy gry Krakowi. Natomiast uważam, że teraz czasem jest coraz lepiej. O czym zresztą wspomnę na końcu tego filmu. Oraz ostatnim najgorszym starciem Krakowi, którego nie chciałbym zbytnio pamiętać, a które pamiętam niestety, bo przygotowywałem się do tego filmu, było spotkanie niedawne, czyli przedostatnia kolejka tej rundy, mecz u siebie z Górnikiem Łęczna. Bo tam Krakowia naprawdę zagrała koszmarnie. Kto by się wówczas spodziewał, że w następnej kolejce ze Śląskiem Wrocław wygra 2-0 na wyjeździe, grając naprawdę przyjemnie dla oka i kontrolując spotkanie od początku do końca. Kurczę, mógłbym tym mecz ze Śląskiem Wrocław jeszcze dać, ten ostatniej kolejki, dać do top 3, no ale kurczę. Ale za jaki mecz bym mógł to dać? Za mecz z Piastem może? Czy za mecz z Legią lub z Rakowem w sumie? Za każdy mógłbym go wymienić, także może top 4 i jeszcze mecz ostatni we Wrocławiu Krakowi. Ale to już zbaczam z tematu. Krakowia Górnik Łęczna, to był najgorsze chyba, bo krakowianie nie stworzyli żadnego zagrożenia. Wiadomo, no, Górnik Łęczna jest zespołem ostatnio naprawdę dobrze prezentującym się, jest na fali wznoszącej, wyszedł nawet ze strefy spadkowej. Co dla niektórych osób w sumie nawet trochę dla mnie było dość zaskakujące, bo pamiętam jak ten zespół prezentował się w defensywie. Natomiast w meczu z Krakowią zagrał genialnie. I nie wiem nawet, czy nie był to najlepszy występ zespołu z Łęcznej w tym sezonie, ale to nie jest, kurczę, film o Łęcznej, znaczy Górniku Łęczna, tylko o Krakowi, także no więcej o Krakowi. Bardzo słaba postawa w defensywie, bardzo słaba postawa klasycznie w pierwszej połowie. No i tak jak myślałem, że w pierwszej połowie zagrali słabo krakowianie, bo przyzwyczaiłem się już do tego w tym sezonie, tak jak mówiłem, no to myślałem, że w drugiej ruszą, ale nie ruszyli. Grali dokładnie bardzo podobnie. Także jeśli byłbym kibicem Krakowi, chciałbym wymazać mecz z Górnikiem Łęczna na własnym stadionie jak najszybciej z pamięci. Zresztą ten w Łęcznej też nie był najlepszy. Także to były trzy działy top 3 Krakowi w tej rundzie według mnie. Podsumowując występ Krakowi, uważam, że jeśli Jacek Zieliński tam dołączył, to mogą czekać ten zespół naprawdę fajne czasy. Może nie jakieś ultra fajerwerki, natomiast bardzo solidne zwycięstwa, solidne remisy i dobra pozycja w tabeli, bo uważam, że Krakowie na to stać. Pokazywała to wielokrotnie w poprzednich latach, że jest to klub z potencjałem, no bo jest dużo kibiców, fajna infrastruktura, wszystko to, aby się rozwijać. Poza tym puka do tego zespołu coraz więcej młodych zawodników, którzy wprowadzają realną jakość przede wszystkim, a nie są wystawiani, bo muszą być. Jak w innych klubach ekstraklasy, o których powiem w innym odcinku oczywiście. I jeszcze na sam koniec podsumuję sobie miejsce Krakowi w tabeli.
Jest to dziewiąta lokata z 26 punktami. Uważam, że jak na poszerzenie ligi do 18 zespołów, równy środek tabeli nie jest najgorszym rezultatem, prawda? Ze względu na to, że początek tego sezonu był naprawdę dość kiepski i wiele osób już się zastanawiało, czy zespół z Krakowa spadnie z ligi, to dziewiąta lokata jest jak najbardziej ok, szczególnie, że ta ostatnia kolejka zakończyła się zwycięstwem i to dość przekonującym ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe. Zresztą sama strata punktowa do chociażby szóstej Wisły Płock nie jest najwyższa, więc wydaje mi się, że może być całkiem ciekawy jeszcze w następnej rundzie po stronie zespołu Krakowi. I uważam, że zespół Pasów zasługuje na notę 9 na 18 za tą rundę. Wow, ale odkrywcze, nie? Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Traday, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji. Jak to brzmi w ogóle? Dalej nie jestem do tego przyzwyczajony. Zapraszam również na Facebooka Traday, gdzie będę informował z wyprzedzeniem o następnym odcinku i następnym klubie, który tutaj poruszę. I zapraszam na Instagrama Traday, gdzie zbieram 500 obserwujących. Ja wam dziękuję za uwagę. Tak jak mówiłem, odcinek o każdym z klubów będzie pojawiał się losowo, cyklicznie, co kilka dni, około godziny 13-16 do końca przerwy międzyrundowej. Dzięki za uwagę. Cholera, gardło mnie boli, tak długo nigdy nie mówiłem chyba na tym kanale. Do widzenia, cześć, szczęśliwego nowego roku jeszcze raz, chociaż nie życzyłem wam tego jeszcze. Cześć.